Cześć, tutaj SKUBI. Jestem właśnie świeżo po nagraniu tekstu do utworu, do którego inspiracją był Tomasz Stańko, jego życie i twórczość. Utworu, który jest pretekstem do nagrania tego podcastu. A to wszystko jest realizowane w ramach stypendium Kultura w sieci. No i właśnie wróciłem od Tomka Nowaka. Wokal i jego trąbka powędrowały do Mr. Crime'a, który to wszystko będzie składał, który jest autorem muzyki do tego utworu. Utworu oczywiście możecie sobie posłuchać. Ja jeszcze patrząc tak na tekst, no starałem się po prostu w jakiś syntetyczny sposób ująć to, co najważniejsze w twórczości Tomasza Stańko, to jak ja na niego patrzę i też ukazać jakieś moje wyobrażenie o nim w drugiej zwrotce, gdzieś tam w Nowym Jorku, w jego mieszkaniu. Dlaczego ja to wszystko robię? W ramach takiego, można powiedzieć, cyklu Twórcy Nieśmiertelni, który już od dawna chodził mi po głowie. No ponieważ moje główne inspiracje, bardzo duża część moich inspiracji to są właśnie ludzie, twórcy, to jest ich muzyka, ich życie, ich twórczość. I właśnie ten cykl rozpoczynam od utworu o Tomaszu Stańko, również dlatego, że jest lipiec, a lipiec jest to zarówno miesiąc urodzin, jak i śmierci Tomasza Stańko. Jak ja w ogóle trafiłem na tego znakomitego muzyka? Myślę, że gdzieś 2009-2010 rok wiedziałem już, że to jest świetny muzyk, którego warto posłuchać, którego warto poznać i jakoś zgłębić. I wtedy to był, można powiedzieć, takie początki mojej przygody z muzyką improwizowaną, szeroko pojętą. Pamiętam taki koncert na rynku w Rzeszowie, gdzie grał Tomasz Stańko, chyba 2009 rok. Pamiętam nawet ten taki brązowy garnitur, w który był ubrany. No i później, kiedy miał nastąpić kolejny koncert w 2011 roku, postanowiłem, że nie mogę przegapić takiej okazji. Bardzo chcę pana Tomasza poznać i się z nim spotkać, a najlepszym pretekstem do tego było przeprowadzenie wywiadu. Jeszcze jako młody, nie bardzo gdziekolwiek znany dziennikarz muzyczny, zadzwoniłem do Anny Stańko, czyli córki, menadżerki pana Tomasza. I najpierw zapytałem o wywiad do gazety Day and Night, w której pisałem przez wiele lat. I na hasło Rzeszów wszystkie bramy się otwierały. Miałem możliwość przeprowadzić wywiad z panem Tomaszem, pierwszy właśnie przez telefon. I on anonsował koncert 3 maja 2011 roku na scenie plenerowej w Rzeszowie pod wieżą Farną. To jest ten wywiad. I po nim odczuwałem pewien niedosyt. Chciałem dopytać o różne rzeczy, dlatego kiedy pan Tomasz przyjechał na ten koncert, to postanowiłem zapytać również o możliwość przeprowadzenia wywiadu wideo. I to był wywiad zupełnie, można powiedzieć, prywatny. Dla żadnej redakcji, po prostu do wrzucenia go w sieć. Do tej pory zresztą można go sprawdzić na kanale YouTube. Bardzo mi było miło, kiedy ostatnio na oficjalnym profilu Tomasza Stańko ten wywiad się znalazł jako taki początek pewnej przygody. No i ja zafascynowany osobą pana Tomasza tym, że on po graniu w maju, gdzie było dosłownie 4 czy 5 stopni ciepła, tylko wiatr, deszcz, zmarznięty, zmęczony, zgodził się na rozmowę ze mną. I to był taki początek fascynacji. Już wcześniej oczywiście zapoznałem się ze znakomitą biografią Tomasza Stańko, to wywiad Rzeka, który przeprowadził Rafał Księżyk, Desperado, absolutnie fascynująca lektura. Polecam każdemu. Życie i twórczość i filozofia Tomasza Stańko naprawdę warta zgłębienia. Właśnie nie wiem co bardziej, czy muzyka, czy całe życie, czy ta filozofia, to podejście do życia, do drugiego człowieka. Myślę, że wszystko jest bardzo interesujące, nie da się wyszczególnić co bardziej, czy co ważniejsze. No i tak się zaczęła ta moja przygoda z rozmawianiem z Tomaszem Stańką. Udało mi się przeprowadzić jeszcze dwa wywiady z tym znakomitym muzykiem do gazety, kilka wywiadów do programu telewizyjnego, również wywiad radiowy.
który był ostatnim wywiadem, który udało mi się przeprowadzić. I właśnie przy kolejnej wizycie Tomasza Stańko w Rzeszowie, kiedy wiedziałem, że będzie jego koncert, to był październik 2013 roku, postanowiłem zawalczyć też o okładkę w magazynie Day and Night. I to była jedyna okładka, którą mi osobiście udało się wywalczyć w tym magazynie przez chyba 10 lat pisania w nim. I okładka oczywiście, w środku wywiad. I z tą okładką, która była jakimś tam pretekstem, udałem się z ówczesną redaktor naczelną Roxaną Głowińską do prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Tu jest wywiad Nowojorczyk z Rzeszowa. Okładka. Udałem się z tą okładką do prezydenta Tadeusza Ferenca z propozycją, że warto by pewnie Tomaszowi Stańko nadać tytuł honorowego obywatela miasta Rzeszowa, ponieważ Tomasz Stańko urodził się w Rzeszowie. 11 lipca 1942 roku urodził się w Rzeszowie. Przez pierwsze 6-7 lat życia mieszkał tutaj i czuł się rzeszowianinem. Geograficznie miał sentyment do tego miasta. Często powtarzał, że czuje się związany z Rzeszowem i że jest rzeszowianinem. Jego mama pochodziła ze Zwieńczycy. Obecnie to już jest część Rzeszowa. Tata z Rzeszowa. No i pan prezydent zrobił mi quiz właśnie. Zapytał, czy wiem, skąd pochodzą rodzice Tomasza Stańko. Zobaczył tą gazetę. Też oczywiście zaprosiliśmy pana prezydenta na koncert. No i pan prezydent powiedział, że proszę złożyć wniosek. Więc ja ten wniosek złożyłem. Później kilka jeszcze maili do Rady Miasta, pamiętam, wysyłałem z pytaniem, jak tam się sprawa ma. No i udało się. W 2015 roku Tomasz Stańko otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Rzeszowa. Była się piękna uroczystość w Filharmonii Podkarpackiej. I podczas tej uroczystości moja koleżanka, świetna dziennikarka Magda Mach, zapytała pana Tomasza gdzieś tam w kuluarach, czy nie skomponowałby i nie nagrał hejnału miasta Rzeszowa. Ja go kiedyś pytałem w tym swoim pierwszym wywiadzie wideo o to, ale tak, że tak powiem, pół żartem, pół serio. No i na pytanie Magdy Mach pan Tomasz stwierdził, że oczywiście z przyjemnością, więc Magda od razu zapytała pana prezydenta i powiedziała mu, że pan Tomasz z chęcią taki wywiad by skomponował. No i też udało się doprowadzić do tego, że pan Tomasz skomponował hejnał Rzeszowa i od 2016 roku ten hejnał jest grany co 3 godziny z wieży ratusza w 4 różnych tonacjach na 4 strony świata. No i mamy też ten hejnał. Jeszcze jedna taka nić, która połączyła mnie jakoś emocjonalnie z Tomaszem Stańko, to była znajomość z Witoldem Reckiem. Moja znajomość z Witoldem Reckiem i moja współpraca z tym znakomitym kontrabasistą, absolutnie genialnym muzykiem, wirtuozem kontrabasu, który przez lata całe, w latach 80. i w latach 90. przez kilkanaście lat z Tomaszem Stańko nagrywał płyty, tworzył jego zespoły, między innymi właśnie Free Electronic. Tutaj mamy koncert, który ukazał się jako płyta Switzerland, płyta live. Lady Go to też jest płyta, która jest nagrana z Witoldem Reckiem, jeszcze wtedy Witoldem Szczurkiem, czy też Music 81. I właśnie Witold wiele mi opowiadał o współpracy z Tomaszem Stańko, też moje okoliczności poznania się z Witoldem, to też również był wywiad. Ja też chciałem poznać tego człowieka. Wiedziałem, że on tyle lat grał z Tomaszem Stańko i dużo ciekawych anegdot i właśnie taka koneksja też rzeszowska, że oni powtarzali zawsze sobie, że my jesteśmy chłopaki, rzeszowiaki. To była kolejna rzecz, która mnie jakoś połączyła z panem Tomaszem, no ale oczywiście przede wszystkim muzyka. Muzyka, której możemy cały czas na szczęście słuchać i absolutnie polecam to wam serdecznie. Mam taką płytę stosunkowo niedawno wydaną w 2014 roku, płyta Polin, która została nagrana specjalnie na zamówienie Muzeum Żydów Polskich Polin. Płyta, która rozeszła się bardzo szybko.
pamiętam, moja obecna żona, wtedy jeszcze nie, stała w kolejce po tę płytę w Warszawie i udało się jej tę płytę nabyć. Dzięki temu ją mam, oczywiście z dedykacją od pana Tomasza, jak zresztą większość tych płyt i również biografię Desperado. No i tak te nasze więzi, można powiedzieć takie raczej moje więzi emocjonalne z panem Tomaszem się zawężały, zacieśniały. Pamiętam ostatni wywiad w Sanoku, ostatni raz, kiedy miałem okazję rozmawiać z panem Tomaszem, kiedy mnie zobaczył, zapytał: panie Bartku, co tam w Rzeszowie? I to było dla mnie bardzo nobilitujące, że przede wszystkim zwrócił się do mnie po imieniu i też zapytał od razu o ten Rzeszów. Pamiętam też jeden taki wywiad zupełnie dla mnie wyjątkowy, bo tak jak mówię, nigdy nie było problemów z dostępnością pana Tomasza. Pamiętam taki wywiad, który przeprowadzałem przez Skype, kiedy pan Tomasz był w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku i rozmawialiśmy przez Skype normalnie z wizją, robiliśmy wywiad do gazety. No to było niesamowite przeżycie, kiedy siedzę i nagle Tomasz Stańko dzwoni na Skype'ie, ja odbieram i sobie rozmawiamy. No ale niestety, jak pewnie wszystkim wam wiadomo, pana Tomasza nie ma już z nami od 2018 roku. No było to bardzo, bardzo takie przygnębiające przeżycie, myślę, dla wszystkich fanów muzyki, dla wszystkich fanów Tomasza Stańko, który wydawał się zawsze takim człowiekiem w absolutnie świetnej formie, który ma naprawdę jeszcze przed sobą bardzo długą drogę. On zresztą mówił o tej drodze w wywiadach właśnie, że nie cel się liczy, ale ta droga, żeby kroczyć równo cały czas do przodu, ale oczywiście też nie unikał tematu śmierci w tych rozmowach i też mi się udało parę razy o tym z panem Tomaszem porozmawiać. No i też nie wyobrażałem sobie, żebym nie znalazł się na pogrzebie Tomasza Stańko. Pamiętam, że Witold Reck przyleciał wtedy z Niemiec, gdzie mieszka na co dzień, co oczywiście naturalną sprawą się wydaje. I no, ja pojechałem do Warszawy i poszliśmy razem na ten pogrzeb. I miałem naprawdę takie poczucie, którego absolutnie no, nie chciałem przeżywać. To znaczy nikt nie chce się znaleźć na pogrzebie kogoś ważnego dla siebie. No ale kiedy to już następuje, byłem tam z Witoldem. Byliśmy później też na takiej uroczystości po pogrzebie na zaproszenie Ani Stańko. No i czułem, że po prostu, że uczestniczę w jakiś zupełnie, można powiedzieć, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, historycznych, ważnych wydarzeniach, że jestem częścią tej historii, która się po prostu dzieje. No to było dla mnie absolutnie niesamowite przeżycie, kiedy jeszcze na drugi dzień Andrzej Tyszko, znakomity, fantastyczny fotograf, wieloletni przyjaciel Tomasza Stańko, zaprosił nas do siebie, do swojego studia i dzielił się różnymi anegdotami. Oglądaliśmy zdjęcia, słuchaliśmy muzyki. To naprawdę było fantastyczne przeżycie. Może pozwólcie, że jeszcze, bo nie wziąłem tej rzeczy, ale to przecież nic straconego. Wtedy otrzymałem od Andrzeja Tyszko ten znakomity album Twarze Muzyki, gdzie na okładce jest Tomasz Stańko, a w środku tego albumu bardzo duża część zdjęć to są zdjęcia Tomasza Stańko z bardzo różnych okresów jego twórczości. Genialne udokumentowanie różnych etapów życia Tomasza Stańko, chociażby tutaj czasy Free Electronic, zupełnie szalone czasy, o których właśnie Tomasz Stańko wielokrotnie opowiadał i pisał w swojej biografii Desperado. No i oczywiście dużo więcej tych zdjęć. No i co, kiedy okazało się, że pana Tomasza już z nami nie ma. Rzeszów, ludzie odpowiedzialni za kulturę w Rzeszowie chcieli w jakiś sposób uczcić pana Tomasza i honorowego obywatela miasta Rzeszowa. I no, powierzono mi też, moim zdaniem, coś dla mnie bardzo ważnego, czyli zorganizowanie, wymyślenie jakiejś koncepcji, zorganizowanie koncertu upamiętniającego Tomasza Stańko. To był koncert Istnienie Poszczególne.
Tomasz Stańko in memoriam odbył się w listopadzie 2018 roku w Filharmonii Podkarpackiej. No, starałem się zaprosić na ten koncert ludzi, dla których Tomasz Stańko był ważny, ludzi, którzy współpracowali z Tomaszem Stańko, którzy znali jego muzykę, znali jego osobiście. Były to dwa dni. Też Ania Stańko była gościem tego koncertu, tego wydarzenia w pierwszy dzień. Był taki wieczór wspomnień, wystawa zdjęć Andrzeja Tyszko, dwudniowa w dwóch różnych miejscach. No i absolutnie wzruszające chwile, wzruszające momenty. Też aranżacja Hey Now w wykonaniu Zbigniewa Jakubka, która została wykonana na scenie Filharmonii Podkarpackiej. Marcin Wasilewski Trio, Adam Pierończyk, Witold Rek, Dominik Wania, był Tomasz Nowak, nie chcę tu nikogo pominąć, Cezary Konrad. No, było to naprawdę wzruszające przeżycie i na pewno będę je pamiętał. No i to był początek taki, można powiedzieć, honorowania Tomasza Stańko, bo mamy też rondo jego imienia w Rzeszowie. Ale później udało się właśnie spotkać w Warszawie z Anią Stańko. Pojechaliśmy taką, można powiedzieć, rzeszowską delegacją z Katarzyną Pawlak i Marcinem Dziedzicem. No i dosłownie w pół godziny udało się ustalić taką koncepcję i formę współpracy, żeby co roku odbywał się w Rzeszowie w lipcu, właśnie w dniu urodzin Tomasza Stańko lub w okolicach dnia urodzin. Toast urodzinowy dla Tomasza Stańko. W zeszłym roku odbył się 12 lipca, bo dzień wcześniej był właśnie w Warszawie, a w tym roku, dosłownie kilka dni temu, odbył się tylko i wyłącznie w Rzeszowie ten toast urodzinowy dla Tomasza Stańko w znakomitej też obsadzie, podobnie zresztą jak rok wcześniej. Była transmisja online z racji oczywiście obostrzeń związanych z COVID-19. Tę transmisję możecie cały czas sprawdzić. Koncert dwuczęściowy, też miałem przyjemność jakoś przygotowywać, współtworzyć jedną z tych części. I kolejny wzruszający wieczór. I myślę, że to jest dopiero początek takiej przygody. Wydaje mi się, że coraz więcej mieszkańców Rzeszowa odczuwa dumę, odczuwa satysfakcję z tego powodu, że tak znakomity muzyk, ale również znakomita osobowość, kompozytor, wirtuos był rzeszowianinem, urodził się tutaj i często podkreślał właśnie, mówił o tym, że tam, gdzie człowiek po raz pierwszy otwiera oczy, tam notuje to światło, które pierwszy raz zobaczy i od tej pory już rozpoznaje je jako to swoje światło. Kiedy wraca w to miejsce, to czuje, że jest u siebie. To była jedna z filozofii Tomasza Stańko, jedna z teorii. Polecam oczywiście zapoznać się z tym szerzej, bo tych rzeczy było oczywiście więcej. No i cóż, zapraszam Was do zapoznania się z utworem. Pierwszym utworem z cyklu Twórcy Nieśmiertelni. Mr. Crime, autor muzyki, autor produkcji, mój tekst oraz trąbka Tomka Nowaka. Mam nadzieję, że ten utwór przypadnie Wam do gustu i mam nadzieję, że w jakiś mały sposób przyczynię się do tego, żebyście się jakoś wgłębili, weszli w twórczość i życie Tomasza Stańko, jeśli oczywiście jeszcze tego nie zrobiliście, bo zakładam, że też jest wiele osób, które to wszystko dobrze znają. Także zapraszam do sprawdzenia utworu, a w sierpniu kolejny utwór i kolejna pogadanka inspirowana tym razem pewną poetką. Ale o tym w sierpniu. Dziękuję. Pozdrawiam, SKUBI.